Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam na spotkaniu Kobiety Międzywojennej Warszawy. W świat ten wejdziemy dzięki zdjęciom z wystawy Odzyskana fotoreportaż Warszawa 1918-1939. To jest wystawa, która aktualnie jest do obejrzenia w Domu Spotkań z Historią. A to, co przed nami, to wybór zdjęć z tejże wystawy poświęconej właśnie kobietom. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak żyło się mieszkankom Warszawy w tychże właśnie latach. Proszę pamiętać też, patrząc na te zdjęcia, że jest to specyficzna fotografia, fotografia prasowa. Ja nazywam się Katarzyna Hutyńska-Szuchnik i będę prowadzącą to spotkanie z częścią Państwa. Być może miałam przyjemność spotkać się na spacerach z okazji Miasto Kobiet latem tego roku. A moi goście, którzy przybliżą Państwu te tematy, to Ryszard Mączyński, warszawianista, który też dobrze zna te zdjęcia, ponieważ jest autorem podpisów do większości z nich. Dalej mamy panią Annę Kowalczyk, dziennikarkę, autorkę książki Brakująca połowa historii. Przepraszam, to chyba ten stres, mam nadzieję, że zaraz minie, brakująca połowa dziejów, oraz pani Marta Marek, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Pani Marta jest pasjonatką sportu i również pracuje w dziale naukowym tego muzeum. Proszę Państwa, wita nas zdjęcie, które bardzo nas ujęło, jeśli chodzi o temat naszego spotkania. No i też jest takim zdjęciem ikonicznym, pokazującym tą nową kobiecość, która właśnie nadchodzi, która przełamuje pewne utarte schematy. Na zdjęciu Zula Pogorzelska, znana aktorka rewiowa, teatralna, ona również miała własny kabaret tutaj w Warszawie. A ja zapytam moich gości tytułem wstępu, co Państwu się kojarzy z tematem spotkania Kobieta, Warszawa, Międzywojnie? Jakie jest pierwsze skojarzenie albo ulubiona postać? Panie Ryszardzie. Dobry wieczór Państwu. Pytanie bardzo trudne, bo w zeszłym roku brałem udział w plebiscycie Warszawianka Roku i Warszawianka Stulecia, więc te kobiety przez głowę przeleciały w bardzo dużej ilości. I może tak naprawdę to takie skojarzenie, które jako pierwsze mi przyszło do głowy, to ta nasza największa warszawianka, czyli Maria Skłodowska-Curie, która w Ale musimy doprecyzować, że to jednak nie jest Międzywojnie. No i właśnie to chciałem rozwinąć, bo faktycznie wszystkie jej osiągnięcia naukowe to jest okres przed I wojną światową, więc co ona ma wspólnego z okresem międzywojennym i Warszawą? No otóż ma i to bardzo dużo, bo to z jej inicjatywy, dzięki temu, że jeździła po świecie i zbierała pieniądze, powstał Instytut Radowy, czyli zalążek obecnego Centrum Onkologii. To ona załatwiła, żeby do Instytutu Radowego przy Wawelskiej pojawił się mały pojemniczek z radem, czyli tym pierwiastkiem, dzięki któremu można było prowadzić leczenie. I co jest takim mniej znanym faktem, w budynku przy ulicy Wawelskiej zostało dla niej przygotowane mieszkanie. Ona miała wkrótce po otwarciu tego gmachu sprowadzić się z powrotem do Warszawy. Niestety choroba i spowodowana ją śmierć stanęły na przeszkodzie temu. Natomiast jakby miało się to koło zatoczyć. Urodziłam się w Warszawie i miałam na koniec życia także zamieszkać w Warszawie. Więc ten okres międzywojenny jak najbardziej, Skłodowska też jest tutaj pełnoprawną kobietą w Warszawie. Cieszymy się z tego. Pani Anno. To ja może trochę w kontrze opowiem z kolei o kobiecie bez imienia, o anonimowej postaci warszawskiej biuralistki, stenotypistki najczęściej, czyli tej nowej grupy kobiet, które właśnie w II Rzeczpospolitej
jakby no dużo bardziej masowo niż do tej pory zaistniały na rynku pracy. Na dobre i na złe. Z jednej strony odradzające się państwo polskie potrzebowało odbudować swoją biurokrację, więc było wielkie zapotrzebowanie na pracowników biurowych i pracownice się właśnie odnalazły w tym dość dobrze. Ale z drugiej strony to, co miano im do zaproponowania, to były zwykle te najmniej prestiżowe, najniżej płatne stanowiska. I pewien też paradoks wynikał z tego, że oczekiwano, tak jak to też było przy okazji maszyny do szycia, że ta mechanizacja i to, że kobiety z maszyn, wpierw do szycia, a teraz do pisania, nauczą się korzystać, niejako je wywinduje, czy przyda im właśnie prestiżu, będą wreszcie miały jakiś fach w ręku. Tymczasem okazało się, że one niestety trochę utknęły na tych gorzej płatnych i mniej prestiżowych stanowiskach, plus przylgnął do biuralistek bardzo nieprzyjemny i krzywdzący stereotyp, który wydaje mi się mamy gdzieś pod skórą do dziś, czyli tych właśnie niespecjalnie robotnych pani sekretarek, które zamiast pracą zajmują się piłowaniem paznokci, podjadaniem pralinek i szukaniem męża przede wszystkim w tych biurach, czy próbami złowienia nawet wśród zamężnych, żonatych kolegów z pracy, swojego własnego wybranka, który potem będzie je utrzymywał tak, żeby one nie musiały już pracować. Więc to jest rzeczywiście stereotyp, który narodził się w dwudziestoleciu, no bo kiedy miał, wtedy właśnie kobiety poszły pracować do biur na większą skalę. Kino też utrzymywało, jakby podkręcało ten stereotyp, bo Lula, Buba, Dziuba to były właśnie takie panie sekretarki, biuralistki, które przewijały się w różnych wariantach właśnie na ekranach kina, ale też na kartach powieści obyczajowych tamtego czasu. Więc to jest ta postać bezimienna, ale też rzeczywiście występująca bardzo licznie i w bardzo wielu odsłonach właśnie w dwudziestoleciu. Czyli biuralistka, proszę Państwa. Stenotypistka zwłaszcza. Stenotypistka, pisząca nam. Czy maszynistka, jak wtedy mówiono. Dziękuję. Słowo być może takie egzotyczne dzisiaj dla nas. Pani Marto, sport. Tak, dla mnie kobieta międzywojenna to kojarzy mi się z kobietą za kierownicą samochodu. Z tego względu o to, że w latach międzywojennych kobiety próbowały swoich sił w wielu innych dziedzinach, w wielu dziedzinach życia, których do tej pory nie miały okazji. To się tyczyło również sportu. Zaczęły startować w dyscyplinach, konkurencjach, których do tej pory nie startowały. I to było też automobilizm i wyścigi samochodowe to było coś nowego, czyli kojarzy się to z kobietą wyzwoloną. Kobieta siedząca za kierownicą samochodu z chustą na głowie, wiejący wiatr, rozwiewający włosy, chustę. To jest takie moje pierwsze skojarzenie z kobietą międzywojenną. Bardzo porywające, dziękuję. A ja się odwołam tutaj do Zuli Pogorzelskiej, która faktycznie była taką ulubienicą wówczas Warszawy. Była bardzo popularna, również fotografowała się w swoim kabriolecie. No i tutaj symbolizuje nam takie przełamanie i wchodzenie na te nowe tory, jeśli chodzi o fryzurę, jeśli chodzi o strój, jeśli chodzi o te męskie dziedziny. Bo tutaj właśnie jest taka pozorowana jej walka z francuskim bokserem. Ona do tego stopnia gdzieś angażowała tą wyobraźnię ówczesnych warszawiaków, że podobno była taka przyśpiewka śpiewana po kilku głębszych w barach. Chcę mieć dziecko z Pogorzelską, co w kontekście naszej rozmowy jest i straszne i śmieszne, prawda? Jeśli mówimy o kobietach, które odzyskawszy prawa wyborcze próbowały właśnie wejść i być poważnie traktowane w kolejnych obszarach. Proszę Państwa, pierwsza dziedzina, w której popatrzymy sobie na warszawianki, to życie publiczne i kultura. Właśnie jeśli chodzi o teatry, rewie, tutaj chętnie spędzano czas na zdjęciu scena Morskiego Oka.
A tutaj z kolei już sztuka filmowa, w której również znane z teatrów, z rewii aktorki angażowano. Kadr z Trędowatej, z Jadwigą Smosarską w roli głównej. Rok 26. Ekranizacja powieści napisanej przez kobietę, ale napisanej już dużo, dużo wcześniej, ale jakże ważne dla tych czasów, ponieważ mówiącej o tych przełamywaniu stereotypów, jakichś nawyków utartych właśnie w wyższych sferach, prawda, ten mit księcia i kopciuszka, który zawsze chwytał za serce w ekranizacji filmowej. A tutaj przenosimy się gdzie, panie Ryszardzie? To jest... Dzisiaj byśmy powiedzieli klubokawiarnia. Wówczas kawiarnia artystyczna, sztuka i moda mieściła się, jakby to powiedzieć najprościej, tam gdzie w tej chwili parking przy hotelu Victoria. Z boku w kierunku Akademii Sztuk Pięknych. Tam powstała w pewnym okresie taka mała oranżeria. Ta oranżeria potem została zaadaptowana właśnie na kawiarnię artystyczną. Wchodziło się takim wąskim wejściem od strony królewskiej, a w miejsce było bardzo interesujące, bo tam się odbywały i wystawy, i wernisaże, i pokazy mody. Tu chyba właśnie mamy zdjęcie z takiego pokazu mody, ale też wystawy psów rasowych i nie tylko rasowych. Jakbyście państwo właśnie poszukali w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego pod hasłem Sztuka i Moda, albo w skrócie SIM, bo tak też się na to miejsce mówiło, no to dużo różnych ciekawych zdjęć właśnie na pozór nie mających ze sobą nic wspólnego państwo znajdziecie. Tak, na zdjęciu jest modelka prezentująca suknię, być może zachowawczą w porównaniu do strojów z Uli Pogorzelskiej, ale to była taka moda wysoka, ówcześnie dostępna w magazynach Hersego czy w domu braci Jabłkowskich, prosto przywieziona z wybiegów paryskich, która jednak odważnie podkreślała atrybuty kobiecości, tak dodajmy, a w roli modelek bardzo chętnie angażowano po prostu tancerki rewiowe, więc były to też jakieś popularne nowe zajęcia dla kobiet. To może tutaj dodam, tak? Skoro już tak pani połączyła te wątki, Stefania Grodzieńska, w dużej ilości państwu pewnie znana, też aktorka, pisarka, na samym początku swojego życia była modelką w domu mody Hersego, właśnie przy tego typu pokazach. No to cieszymy się, że ten wątek wypłynął. A organizatorką, właścicielką kawiarni Sztuka i Moda była hrabina i kolejna hrabina Zofia Raczyńska i kolejna hrabina, u której wypadało bywać na przyjęciu. Może państwo rozpoznajecie to miejsce? Oczywiście, Pałac Królikarnia. Marta Krasińska zorganizowała dla Związku Artystów Plastyków blok taką oto zabawę. Panie z towarzystwa grają tutaj w grę, którą może państwo rozpoznajecie. Trzeba mieć patyczki, kółeczka i trafiać kółeczkami, nabijać sobie te... Oczywiście, doskonale, jest to serso. Przyjęcie zacne, wśród gości jest sam prezydent Stefan Starzyński. Oczywiście. Bo zobaczyć na tym zdjęciu Starzyńskiego to nie jest łatwo. Na innym zdjęciu z tego pokazu on jest lepiej widoczny, a tutaj to on stoi, o, tutaj w kącie. Czyli w serce nie grał. Dobrze, teraz proszę państwa, z ulicy wejdziemy sobie do domów pisarek warszawskich, które to w latach 30. No, miały pełnię głosu. Na zdjęciu Maria Dąbrowska w swoim mieszkaniu przy sekretarzyku, twórczy chaos, można powiedzieć, że tam panuje. Maria Dąbrowska już 10 lat wcześniej porzuciła pracę biuralistki być może, pracowała w Ministerstwie Reform Rolnych, no i zdecydowała się zarobkować na życie, zupełnie poświęcić karierze pisarskiej. Jak wspominała, już wkrótce zarabiała podwójnie tyle, co pensja właśnie w ministerstwie, a była kobietą zamężną.
To podkreślam to, bo jeszcze ten wątek pracy kobiet zamężnej zapewne wypłynie. Podobnie, w podobnym ujęciu mamy Polę Gojawiczyńską w swoim mieszkaniu w 1935 roku. No, pisarka tutaj jest uchwycona bodajże z papierosem. Być może to pomagało jej pisać, bardziej ascetyczny wystrój mieszkania. No i Maria Kuncewiczowa również w swoim mieszkaniu przy sekretarzyku. Mam pytanie do pani Anny. Jeśli chodzi o pisarki, o to, że chętnie je czytano i stały się ważnymi, ważnymi po prostu w naszym życiu kulturalnym w latach 30. Czemu to zawdzięczają? Czy tematem, jakim poruszają, czy swojemu talentowi? Co wpłynęło na popularność tych warszawskich pisarek? No to jest pewnie bardzo skomplikowane i trudno powiedzieć. Na pewno był jakiś w ogóle duch czasu, który pomagał kobietom w różnych dziedzinach, tych artystycznych również. I to jest czas rzeczywiście wejścia. Chciano je czytać? Były... Tak, to znaczy no, one się chyba wreszcie też dochrapały statusu tych, które mają coś do powiedzenia na równi z mężczyznami. Oczywiście dyskusja na temat tego, czy w ogóle jest coś takiego jak literatura kobieca i co to w sumie jest i czy ona się jakoś w swojej istocie różni i musi różnić od literatury tworzonej przez mężczyzn, ona toczyła się i wówczas i toczy się do dziś tak naprawdę. Niemniej no, trudno nie dostrzec tego, że te chociażby dwie największe pisarki, no, nie tylko dwudziestolecia, bo jakby ich kariera i też ich książki wydawano jeszcze przed Wielką Wojną, jak również po II wojnie światowej, mam na myśli Marię Dąbrowską i Zofię Naukowską. No, nikt absolutnie nie odmawiał im prawa do poruszania tematów najważniejszych, do zadawania pytań absolutnie kluczowych i granicznych w swoich w ich powieściach. I w jakimś sensie to był chyba ten moment, kiedy po raz pierwszy więcej niż kilka, dosłownie słownie kilka pisarek do tego panteonu wielkich polskich pisarzy weszło. Bo rzeczywiście możemy mówić, że to się stało znacznie wcześniej. Maria Konopnicka czy Eliza Orzeszkowa miały status nie tylko wielkich pisarek, ale również wielkich autorytetów swojej epoki. No ale trudno szukać tak naprawdę wielu więcej XIX-wiecznych pisarek, które mogły się z nimi równać i którym rzeczywiście oddawano zasłużenie, chwałę i doceniano wartość ich twórczości. W dwudziestoleciu rzeczywiście tych pisarek jest znacznie więcej. One też tworzą, piszą jakby w różnych formach i mamy też przecież wspaniałe poetki dwudziestolecia, oczywiście Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, ale też związaną mocno z Warszawą Marię Iłakowiczównę, która też zresztą, to jest bardzo ciekawy przykład postaci, która też przedkładała swoją pracę na rzecz ojczyzny, tak? Ona była sekretarką Piłsudskiego, więc mimo że do dziś jest uznawana za niezwykle utalentowaną poetkę i jej wiersze absolutnie przetrwały próbę czasu, to ona jednak swoją pracę urzędniczki traktowała jako ważniejszą, jako większe swoje życiowe osiągnięcie. Więc to jest też ten zupełnie niezwykły, specyficzny czas dwudziestolecia, kiedy te prywatne ambicje i aspiracje również kobiet musiały jakoś być zawsze w jakiejś relacji do tego no właśnie niesamowitego czasu odbudowywania z niebytu państwowości polskiej i w ogóle też nie tylko instytucji państwa polskiego, no ale też tej nowej kultury i tożsamości.
która też miała być jednak w jakiś sposób fundamentalnie różna od tej zaborowej, tak? Więc cała dyskusja o tym, co to jest nowoczesność, jak rozumieć modernizm, jak powinien w ogóle wyglądać ten nowy Polak, ale również polski twórca, polski pisarz, artysta, no to jest też wielka dyskusja dwudziestolecia. I pisarki są jej częścią. Dziękuję. A my kontynuujemy taką naszą wycieczkę po domowych Pieleszach, kolejnych postaci warszawskich. Zdjęcie, które praktycznie wygląda identycznie jak ówczesne reklamy radia, zachęcające do słuchania nowoczesnego środka, medium, jakim było radio. Zresztą do pracy w radiu angażowano również w dwudziestoleciu lektorki. Tutaj uśmiech Warszawy, widać zamiłowanie do bibelotów, takie zdradzające. No i pupile, pupile najmniejsi, najmłodsi, pieski, kotki, z którymi chętnie się pokazywano, najbardziej modną rasą był bodajże czarny pudel, ale też nie było to takie płytkie i powierzchowne. Na wystawie mamy też zdjęcie z marszu, z takiej demonstracji na rzecz ochrony zwierząt. Więc widzimy, że pewne idee, takie, które dzisiaj nazywam ekologiczne, wówczas też były naturalne, były kultywowane. Marsz polegał na po prostu takim spacerze ulicami Warszawy właśnie ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, ale może Państwo pamiętacie, że na wystawie są też zdjęcia z akcji sadzenia drzew czy z akcji ochrony ptaków, więc jakby ten aspekt, taki bardzo nam być może dzisiaj bliski, już był tutaj obecny. No i wracamy na ulicę Warszawy, żeby znaleźć się w gorącym, przedwyborczym okresie. Jest rok 1927 i właśnie za chwilę odbędą się trzecie wybory do Rady Miasta, do Rady Warszawy. Mamy na zdjęciu, które zostało wykonane na Placu Trzech Krzyży, kobiety agitujące na rzecz Gospodarczego Komitetu Obrony Polskości Warszawy. No właśnie, kobiety mogły korzystać już od paru ładnych lat ze swoich praw wyborczych, praw czynnych i biernych, jeśli chodzi zarówno o parlament, i jeśli chodzi o wybory samorządowe. Czy chętnie to czyniły? Może to pytanie skieruję najpierw do pani Anny. Trzeba powiedzieć najpierw, że to prawo, znaczy tutaj mamy 27 rok, czyli mamy tak naprawdę ledwie 9 lat, nawet niespełna pewnie, bo 28 listopada 1918 roku to jest ten moment, w którym dekretem naczelnika Polki uzyskują bierne i czynne prawo wyborcze. Zupełnie niedawno, w ubiegłą niedzielę, świętowaliśmy równą setną rocznicę tego aktu, tak, głosowania i bycia wybieranymi, czyli wybory do Sejmu Ustawodawczego. I powiem tak, smutna, chyba jednak smutna konstatacja jest taka, że z kadencji na kadencję, jeśli chodzi o parlament, było w dwudziestoleciu coraz gorzej. To znaczy kobiety poszły do polityki po wielu latach, dekadach, prawie wieku, po wielu dekadach walki o to, żeby w tej polityce być. Z taką jednak, jak się okazało, płonną i nazbyt optymistyczną nadzieją, że wystarczy zrównać kobiety w prawach z mężczyznami i nastanie równość. To się nie stało, jak wiemy, do dziś nawet. Natomiast pierwsze parlamentarzystki były rzeczywiście w mniejszości. To było jednak kilka procent w każdej kadencji, z kadencji na kadencję coraz mniej. No i jednak zwraca uwagę to, że wiele z nich nie kandydowało powtórnie. Znaczy rozczarowanie kobiet polityką było jednak spore. Tą polityką na szczeblu centralnym.
o polityce na szczeblu samorządowym wiem, że będzie mówiła Agnieszka Grzybek, więc nie chcę tutaj więcej mówić. Też zresztą na pewno Agnieszka wie ode mnie więcej na ten temat. Ale to też jest, myślę, charakterystyczne, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że kobiety uciekały trochę. Te aktywne, te, które chciały rzeczywiście zmieniać rzeczywistość wokół siebie, chyba miały poczucie, że bardziej mogą to robić na szczeblu samorządowym, że tam po prostu realnie mogą działać i zmieniać miasto, przestrzeń, jakby tą lokalną, a to, co się działo w parlamencie, to była jednak w dużej mierze gra pozorów, intrygi i bicie piany, więc być może to jest jakieś wytłumaczenie. Dlaczego w parlamencie było ich z kadencji na kadencję coraz mniej, a w samorządzie jak było, nie wiem. Dzień dobry, Agnieszka Grzybek. No chyba nie do końca mogę się zgodzić, bo okazuje się, że jednak te kobiety, które przez wiele lat walczyły o prawa wyborcze dla kobiet i które się wywodziły z ruchu emancypacyjnego, one później w wyborach styczniowych do Sejmu w 1919 roku wystartowały. Startowała Justyna Budzińska-Tylicka, startowała Teresa Męczkowska. Iza Rzepecka-Moszczeńska założyła własną listę, która się nazywała Centrum Kobiece. To była jedyna lista w 1919 roku, która była listą wyłącznie kobiecą. To była lista, która tutaj startowała w Warszawie. Natomiast problem polegał na tym, że kobiety wcale nie otrzymywały dobrych miejsc na listach wyborczych i z tego względu przepadła Budzińska-Tylicka, ale też drugim powodem było to, że powiedzmy taki obóz inteligencko-liberalno-lewicowy nie doszedł do porozumienia. W 1919 roku w efekcie wystawiono aż 5 list i te listy po prostu ze sobą konkurowały i otrzymały w efekcie bardzo mało głosów, które nie uprawniały do zdobycia mandatu. Natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe, rok 1919 to jest też setna rocznica, kiedy kobiety po raz pierwszy kandydowały i głosowały w wyborach do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Tę rocznicę będziemy obchodzili 23 lutego. I wówczas do Rady Miasta, w Radzie Miasta mandat zdobyło 9 kobiet, natomiast 3 kobiety zostały wybrane na zastępców radnych. I tu może tylko wyjaśnię, ówczesna ustawa samorządowa, ówczesna ordynacja samorządowa i przepisy dotyczące samorządu terytorialnego mówiły o tym, że wybieramy radnych. Natomiast wybierano też jednocześnie zastępców radnych, ponieważ Rada wybierała zarząd miasta, który się składał z prezydenta oraz z ławników. I ci radni, którzy uzyskali mandat ławnika, musieli oddać swoje mandaty w Radzie Miasta i na to miejsce wchodzili zastępcy. Także w tej pierwszej Radzie Miasta 2 kobiety z zastępców weszły na miejsce radnych. W efekcie kobiet było 10 czy 11, natomiast potem w kolejnych wyborach właśnie tych w 27 roku, tylko na marginesie dodam, że to jest agitacja za listą prawicową. Tak. Właśnie chciałam ciebie, Agnieszko, zapytać, skoro już o tym wspomniałyśmy, Gospodarczy Komitet Obrony Polskości prawdopodobnie rozdaje w tej chwili ulotki na zdjęciu, które straszą, że no, jeśli nie zostanie wybrany, to zostanie zakazane obchodzenie niedzieli, czyli bardzo mocny antysemicki przekaz tutaj był rozdawany, a chciałam ciebie zapytać, wchodząc troszeczkę w słowo, z jakich ugrupowań kobiety dostawały się do Rady Miasta? To znaczy z najróżniejszych, jeszcze tylko kończąc wątek, w 27 roku w tej Radzie Miasta 12 kobiet zdobyło mandat i 3 zostały wybrane na zastępczynie radnych, także ten odsetek trochę wzrastał, natomiast liczba radnych wynosiła 120 osób. I teraz kobiety reprezentowały bardzo różne ugrupowania polityczne, ale co ciekawe, te kobiety, które zdobyły mandaty w Radzie Warszawy, to były naprawdę nietuzinkowe postaci. To była między innymi dr Justyna Budzińska-Tylicka, o której już wspomniałam. I o której jeszcze powiemy dzisiaj. Tak, ona była nominowana do tytułu Warszawianki Stulecia, ale mandat radnej zdobyła również Zofia Prausowa, która była też posłanką w Sejmie. Tutaj dodam taki smaczek, ona jest babcią pani Zofii Romaszewskiej, która być może części z Państwa
jest znana. I to były polityczki, które były związane z PPS-em, z Lewicą. Miały bardzo dobry taki program samorządowy, bardzo taki rozległy, kompleksowy, w którym domagały się i budowy tanich mieszkań, i rozwoju żłobków i przedszkoli, ale także zapewnienia pomocy społecznej najbiedniejszym. Musimy pamiętać, że Warszawa lat okresu międzywojennego nie była tylko Paryżem, czy Paryżem Wschodu, tak, jak zwano Warszawę, tylko była też miastem bardzo biednym i miastem bardzo wielu różnic, ale były też wśród radnych kobiety, które reprezentowały środowiska prawicowe. One były wystawiane też bardzo często no, jako takie lokomotywy wyborcze, przemawiały na wiecach, jak na przykład pisarka Maria Bujno-Arctowa, ona była pisarką, pisała książki dla dzieci. Ona startowała w tych wyborach w 1919 roku i prawica, czy ta lista narodowa, ci politycy z listy narodowej bardzo lubili ją zapraszać na wiece przedwyborcze. Była wreszcie Ludwika Jachałkowska-Koszucka, która była też wcześniej zaangażowana w ruch walki o prawa kobiet. I właśnie jest ciekawe to, że wśród warszawskich radnych znalazły się te kobiety, które wcześniej przez wiele lat walczyły o prawa polityczne i obywatelskie dla kobiet. Więc to nie było tylko tak, że one deklarowały tę walkę i domagały się praw wyborczych, a potem szły do domu, tylko one rzeczywiście chciały brać udział w życiu politycznym. Zresztą Rada Miejska była wówczas takim miejscem bardzo rozpolitykowanym, taką przestrzenią, gdzie ostrą walkę toczyły między sobą siły konserwatywne, siły narodowe i siły lewicowe. No można powiedzieć, że toczyła się walka o duszę Warszawy, o duszę miasta. Natomiast jeśli chodzi o samą frekwencję wyborczą, to była bardzo wysoka frekwencja wyborcza wśród kobiet w 1919 roku podczas tych pierwszych wyborów. I to zarówno do Sejmu i później samorządowych, aczkolwiek samorządowe były pewnym rozczarowaniem, ponieważ frekwencja chyba wtedy wyniosła 46% i sporo komentatorów poczuło się zawiedzionych, no co było też związane z tym, pamiętajmy, że te wybory się odbywały w cieniu wojny polsko-bolszewickiej. Także trwały działania na froncie, jednocześnie odbywały się wybory w Warszawie, natomiast później z wyborów na wybory ta frekwencja się zmniejszała. Być może to było związane ogólnym rozczarowaniem do życia politycznego i kiedy w grudniu 1938 roku odbywały się kolejne wybory do Rady Miasta po takim czasie zamrożenia działalności Rady przez rząd sanacyjny, kiedy zlikwidowano Radę i powołano tymczasową Radę Miejską. Wówczas w tych wyborach grudniowych frekwencja kobiet była bardzo niska, także prasa ubelowała. Pojawiały się takie lidy w tytułach gazet, kobiety nie poszły do urn, mają serca gorące, a tym razem wystraszyły się mrozu, zostały w domach. No może jeszcze taka ciekawostka, radną Warszawy była też między innymi dr Maria Lutosławska, która była lekarką i matką kompozytora Witolda Lutosławskiego. To tak w dużym skrócie tyle. I tylko jeszcze może dodam dla zachęty. Przygotowujemy w tej chwili wystawę razem z Domem Spotkań z Historią, która będzie otwarta 7 marca. Wystawa będzie pokazywana w Pałacu Kultury i Nauki w sali przed salą, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Warszawy, potem gdzieś będzie jeszcze pokazywana w plenerze. Także gorąco zachęcam do odwiedzenia tej wystawy. Przygotowujemy też publikację, która będzie towarzyszyła wystawie i tam będą przedstawione sylwetki kobiet, bo to co dla mnie i mojej koleżanki Ani Czerwińskiej z Fundacji Ster, z którą tę wystawę przygotowujemy, było absolutnym zaskoczeniem, że naprawdę praca nad tą wystawą to jest praca detektywistyczna, i praca benedyktyńska, ponieważ spaliły się protokoły i w ogóle dokumentacja dotycząca Rady Warszawy w okresie międzywojennym. Dokumentacja spłynęła w Powstaniu Warszawskim, więc po prostu trzeba odtwarzać, zdobywać informacje za pomocą źródeł pośrednich, no też czytając prasę międzywojenną. Na szczęście spora część jest zdigitalizowana. Natomiast no, nas zaskoczyło przede wszystkim to, że to naprawdę były kobiety nietuzinkowe, które były radnymi. One były działaczkami, miały swoją wizję, miały swój program działania.
i zabiegały o realizację tych postulatów w Radzie. No i że właściwie nie ma o nich informacji. Takim przykładem tego najlepszym jest Estera Alter-Iwińska, która była radną wybraną z listy Bundu. Ona była adwokatką, broniła ludzi w procesach politycznych w okresie międzywojennym. Była siostrą Wiktora Altera, który był przewodniczącym Bundu. I mimo iż to ona wciągnęła Wiktora Altera do działalności partyjnej, to on dzięki niej się zainteresował robotą partyjną, włączył się do działania, to w różnych, nie ma właściwie o niej śladu, nie ma żadnych informacji, kim była. W internecie trudno to znaleźć. Pojawia się tylko przy okazji biogramów Wiktora Altera, po prostu jest wspomniana jako jego siostra. Dziękujemy. Temat szalenie ciekawy. Zapraszam Państwa gorąco na tą wystawę. Warto o niej pamiętać. Przypomnijmy, 1/10 radnych miasta w międzywojniu to była kobiety. Tak z ciekawości polecam Państwu sprawdzić, jak to wygląda dzisiaj i porównać. Czy to znacznie wzrosło? Zostawię. A chciałam Państwa zostawić z tym pytaniem, ale dziękuję za odpowiedź, czyli od razu możemy się nieco pokrzepić. A tymczasem przenieśmy się... Co też pokazuje, że w samorządzie jest lepiej niż na poziomie parlamentu, bo w tej chwili w parlamencie mamy najwyższy rzeczywiście odsetek kobiet w historii, ale to jest niewiele ponad 30%. A może to jest zasługa warszawiaków, że wybierają po prostu kobiety? Nie odbierajmy warszawiakom zasług. Tak, jesteśmy dalej w latach 30. Jesteśmy, gdzie jesteśmy, Panie Ryszardzie? Jesteśmy na dziedzińcu Zamku Królewskiego. I pewna ważna osobistość, czwarta z lewej, w pięknym kapeluszu, pierwsza dama, przyjmuje delegację czy wycieczkę Ślązaczek. Pierwsza dama, a tak naprawdę można powiedzieć druga pierwsza dama, gdyby się chcieć troszeczkę przyczepić, Maria Mościcka, czyli żona prezydenta Ignacego Mościckiego. Postać trochę kontrowersyjna, podobno i o niej mówiono czarna Mańka wówczas, proszę Państwa. To nie było tylko właśnie określenie zarezerwowane gdzieś dla dziewczyn z Woli czy z Czerniakowa, ale z racji swojej takiej nietuzinkowej kariery, łamania jakichś barier, stereotypów na drodze do szczęścia, tak to nazwijmy, no takich określeń się doczekała. I tak, może proszę, ja wyjaśnię oczywiście. Tak w dwóch słowach, bo tak pani zawiesiła tą kontrowersyjność drugiej małżonki prezydenta Mościckiego. Pan prezydent Mościcki przez większość swojego życia spędził u boku Michaliny Mościckiej, bardzo zasłużonej dla różnych akcji społecznych, też między innymi kobiety. I po jej śmierci tak jakoś zbyt szybko w oczach ówczesnych, bo chyba już po roku, wziął ślub ze swoją dotychczasową asystentką. Nie było to dobrze widziane. Myślę, że dzisiaj także by nie było. I stąd właśnie tam wokół tego drugiego małżeństwa i drugiej pierwszej damy było sporo złych słów. Tak, kwestia rozwodów też zdaje się nie była taką oczywistą w tym czasie, a również Maria, później Mościcka, no, nie był to jej pierwszy mąż, tak? Więc różne tu kwestie musiały być pokonane. Dziękuję za to wyjaśnienie. A my dalej zwiedzamy Warszawę, tym razem z członkami Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. To delegacja oddziału Sokoła, która przybyła aż ze Stanów Zjednoczonych. Rok 25. Poproszę teraz panią Martę o przybliżenie nam tej organizacji, która dzięki której, zdaje się, sport mógł rozwijać się w Polsce. W zasadzie rok powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół uważany jest za rok powstania sportu w Polsce. To jest 1867 rok. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół powstało na wzór takiego samego, podobnego stowarzyszenia, które powstało w Czechach. Powstało w Lwowie, czyli w zaborze austriackim. Było pierwszą
organizacją sportową na ziemiach polskich. Zadaniem tego towarzystwa gimnastycznego było nie tylko dbanie o rozwój fizyczny młodzieży, ale także akcje oświatowe prowadziło w duchu narodowym. Dbało o to, aby z młodzieży polskiej wyrośli patrioci i kiedy będzie trzeba stanąć do walki w obronie o odzyskanie niepodległości, że będą do tego gotowi. I to towarzystwo, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół bardzo prężnie rozwijało się. Powstawały nowe oddziały, nie tylko w zaborze austriackim, ale także i pruskim i rosyjskim. Powstały te oddziały, nazywały się gniazdami, powstały również w Krakowie, w Poznaniu i wielu, wielu innych miastach w Polsce. To towarzystwo, powstanie tego towarzystwa było także bodźcem do tego, aby powstały kolejne. I nieco później powstała pierwsza organizacja sportowa w Warszawie, czyli Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, i to był rok 1878. Także w ubiegłym roku świętowali oni 140. rocznicę powstania, tak? Jest to, potem powstało między innymi Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, również Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie, także to był taki bodziec do rozwoju sportu w Polsce. Pani Marta, jestem ciekawa, czy członkowie tego towarzystwa uważali, że sport zagraża kobiecości? Nie, nie sądzę, z tego względu, że w tym towarzystwie były także sekcje kobiece, bo tak naprawdę główną dyscypliną sportową była gimnastyka, bo od sama nazwa, tak, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Aczkolwiek były również propagowane inne dyscypliny, wioślarstwo, pływanie i tak dalej, także inne. I powstawały też sekcje kobiece. Były prezentowane różne pokazy sportowe, gdzie kobiety prezentowały różne układy gimnastyczne. I to nie było coś na zasadzie zawodów sportowych, aczkolwiek takie miłe dla oka widowiska, tak? Nawet w Warszawie w 1906 roku przez krótki okres działało takie właśnie gniazdo sokole o nazwie Grażyna. I potem w 1912 roku bodajże powstał Warszawski Klub Wioślarek, także myślę, że Towarzystwo Sokół nie zagrażało kobiecości. Pytam o to dlatego, że początkowo nie wszystkie dyscypliny jakby chętnie dopuszczały kobiety, niektóre uważane za szczególnie dla nich wdzięczne. Zdaje się łyżwiarstwo figurowe, prawda, jakie jeszcze dla kobiet uważano za naturalne? Golf i tenis. To były takie trzy dyscypliny, które kobiety często uprawiały i były one właściwie uważane za w towarzystwie za, że kobieta, która uprawiała te dyscypliny, no to była taka jakby nobilitacja dla nich, także... No właśnie, a tymczasem mamy koniec lat 20. i pierwszy w historii złoty medal na olimpiadzie dla nowo powstałego państwa polskiego zdobywa kobieta w dziedzinie lekkoatletyki. Co się wydarzyło? Czy to było jakąś naturalną drogą, czy znowu kobiety musiały stoczyć, czy Konopacka jakby już skorzystała z owoców jakiejś walki, tak jak w polityce, prawda, ta batalia trwała dosyć długo, czy w sporcie było podobnie? To znaczy tak, kiedy powstały Igrzyska Olimpijskie, nowożytne, kiedy odrodziły się, kobiety nie mogły startować. W 1896 roku startowali tylko mężczyźni. Jak twierdził wskrzesiciel nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, Pierre de Coubertin, on chciał, żeby te igrzyska wyglądały tak jak igrzyska, które odbywały się w czasach antycznych, a tam startowali tylko mężczyźni, więc uważał, że tu również powinni występować mężczyźni, a że rola kobiet jest bardziej taka, aby podziwiać zmagania mężczyzn, pocieszać przegranych, dekorować zwycięzców.
Oczywiście kobiety się z tym nie zgadzały i słusznie. I już w 1900 roku po raz pierwszy wystąpiły na igrzyskach. Jednak były to tylko dyscypliny, jednak był to tylko golf i tenis. I tak naprawdę to były w 1900 roku te igrzyska, to były takie specyficzne, ponieważ nie rozdawano tam medali. Medale dostawano później, przesyłane były pocztą. I niektóre kobiety, które tam startowały, one nawet nie wiedziały, że startowały w igrzyskach olimpijskich, w zawodach sportowych, w zawodach. I były takie zawodniczki, które do końca życia nie wiedziały, że zdobyły medal olimpijski. Tak, także przełom nastąpił nieco później. Po raz pierwszy w dyscyplinach takich, które występowali również mężczyźni, czyli w lekkoatletyka, uznawana za królową sportu, po raz pierwszy na igrzyskach kobiety wystartowały w 1928 roku, aczkolwiek po długiej, długiej walce. Chciały wystąpić już w 1920. Chciano, żeby kobiece konkurencje lekkoatletyczne były w igrzyskach olimpijskich. Jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie chciał się na to zgodzić, jak również nie chciała się na to zgodzić Światowa Federacja IAAF. Uważali, że lekkoatletyka jest zbyt ciężkim dyscypliną sportową dla kobiet, że jest zbyt forsowna dla nich. Kobiety oczywiście się z tym nie zgadzały i dlatego, kiedy odmówiono im, że nie będzie na najbliższych igrzyskach konkurencji lekkoatletycznych, postanowiły zorganizować swoje własne zawody. I tak w 1922 roku odbyły się pierwsze Światowe Igrzyska Kobiet. Czy jakaś Polka miała szansę tam startować? W 1922 roku nie. Dopiero w kolejnych, 4 lata później, wystartowały Polki i tam właśnie Halina Konopacka zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem. W 1930 z kolei aż 4 medale padły łupem. Walasiewicz Stanisławy, która była najlepsza na 60 metrów, na 100 metrów, na 200 metrów i zdobyła również brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów. Wtedy również Konopacka również startowała. Zdaje się, że wśród tych medali, które zdobyliśmy do II wojny światowej, właśnie większość zdobyły dla Polski kobiety. Tak jest. Na ostatniej olimpiadzie letniej też tak było. Tak, chciałam tylko zauważyć. Okay. Tak jest. Do 1939 roku polscy lekkoatleci zdobyli 7 medali, z czego 6 zdobyły kobiety. Tylko jeden medal zdobył mężczyzna, Janusz Kosociński w 1932 roku w Los Angeles biegł na 10 tysięcy metrów. Pozostałe to tak, Konopacka złoto w rzucie dyskiem 1928 Amsterdam. 2 medale zdobyła Jadwiga Weiss, brąz i srebro, również w rzucie dyskiem. 2 srebro i złoto zdobyła Stanisława Walasiewicz w biegu na 100 metrów i jeszcze Maria Kwaśniewska w rzucie oszczepem w igrzyskach w Berlinie. A jeszcze dość ciekawa sytuacja, gdyż tak naprawdę można powiedzieć, że kobiety zawdzięczają start w igrzyskach w lekkiej atletyce tak jakby szantażowi, gdyż były też zawody, które... pierwsze zawody kobiece, które zorganizowane były, nosiły nazwę Women's Olympic Games i to się nasuwało, ta nazwa kojarzyła się z igrzyskami, prawda, Olympic Games i MKOL zażądał, żeby zmieniono tą nazwę. No i taka francuska Alice Millet, która była inicjatorką tych zawodów, powiedziała, że zmienią nazwę, ale jeśli zagwarantowany zostanie udział kobiet w zawodach lekkoatletycznych w kolejnych igrzyskach. No i wtedy MKOL zgodził się i zaproponował 10 konkurencji lekkoatletycznych dla kobiet w igrzyskach w 1928 roku. Było tylko 5, ale było. I
małymi krokami udało się osiągnąć swoje. A ja mogę dopytać o jedną rzecz, bo mnie też bardzo ciekawi to i to bardzo dobrze widać na tym obrazku, to znaczy jak wygląda strój sportowy Haliny Konopackiej i czy kwestia ubioru sportsmenek też była częścią tej kontrowersji, jeśli chodzi o ich występ na Igrzyskach w 1928 roku? Tutaj już nie. Bo te pierwsze sportsmenki były jeszcze w tych długich sukniach, prawda? Startowały w krynolinach dosłownie. Tak jest. Największy problem, największe kontrowersje co do stroju zawodniczek, sportsmenek były bardziej na koniec XIX, początek XX wieku i największe kontrowersje budził strój cyklistek, gdyż one zaczęły tak naprawdę po raz pierwszy właśnie cyklistki założyły spodnie i to był taki szok, moglibyśmy powiedzieć, taki przełom. A jeśli chodzi o już lata 20, to raczej te krótkie spódniczki czy tam krótkie spodenki nie budziły już takich kontrowersji. Tutaj oczywiście możemy zobaczyć. Dobrze, postaram się, przepraszam bardzo. Tutaj możemy zobaczyć, że Halina Konopacka pcha kulą, prawda? To nie jest jej koronna dyscyplina, aczkolwiek była bardzo wszechstronna i uprawiała wiele dyscyplin sportowych i pchnięcie kulą to również osiągała tam sukcesy, na przykład w Światowych Igrzyskach Kobiecych. Lada moment ukaże się kolejna książka biograficzna poświęcona Halinie Konopackiej. Postać bardzo ważna właśnie dla historii sportu, ale też chyba dla emancypacji kobiet. Jakie to miało przełożenie na to, że przekroczyła kolejne zarezerwowane dla mężczyzn dziedziny? Czy to miało jakieś przełożenie właśnie w postępach emancypacji, pani Anno? Czy Halina Konopacka jest absolutnie fascynującą postacią i mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa miała szansę w Centrum Olimpijskim zobaczyć wystawę jej poświęconą, ale niestety ona dzisiaj znika, więc to już było jakby jej powrót po zdjęciu i nie wiem, czy jest planowany kolejny powrót tej wystawy, mam nadzieję, bo jest naprawdę znakomita. Też dlatego, że pokazuje Halinę Konopacką nie tylko jako wszechstronną sportsmenkę, to a propos tego, co pani przed chwilą powiedziała, że uprawiała różne dyscypliny. Kuratorka tej wystawy, czy przewodniczka po wystawie opowiadała mi, jak gromadzono materiały i jak właściwie co chwilę odkrywano nową dyscyplinę, w której Halina Konopacka się próbowała swoich sił. Chyba naliczono 13, w każdym razie kilkanaście. Tam było i łucznictwo, i co tylko państwo zechcą. Więc ona rzeczywiście była wszechstronną sportsmenką, ale była też nie tylko sportsmenką. To znaczy z jednej strony z pewnością należy jej się miejsce w panteonie emancypantek, bo ona swoimi sukcesami, ale też swoim sposobem bycia, tym, co podkreślano za każdym razem, kiedy komentowano jej sukcesy sportowe, swoją urodą i wdziękiem, zadawała kłam temu przeświadczeniu, które miało bardzo długi ogon i bardzo długą historię, że jeśli się kobiety wpuści do nowych męskich dziedzin, to one po prostu schłopieją, że to się nierozłącznie wiąże z utratą cech kobiecych. I oczywiście były różne warianty tego, od właśnie straszenia niemalże, że im wyrosną wąsy przez to, że zmienia się im sylwetka, a skończywszy oczywiście na różnych dywagacjach, jak to im się zmienia charakter i jak to przestają się nadawać na żony i matki. No i właśnie też takie ogólnie rozumiane, nie wiem, przytępienie wrażliwości miało być elementem tego właśnie zmęszczenia, maskulinizacji. Tymczasem Halina Konopacka zresztą wydaje się, że bardzo świadomie podkreślała swoje kobiece atrybuty i słynne są jej zdjęcia z treningów, gdzie ona na strój sportowy, na trykot nakłada futro. I też tutaj na czarno-białym zdjęciu tego nie widać, ale jej takim emblematem, charakterystycznym elementem garderoby był czerwony beret, w którym bardzo chętnie występowała. Więc jej naprawdę trudno było zarzucić, że poświęcając
siebie, swoje życie, też swoje ciało na ołtarzu sportu i kariery sportowej, jakby zatraciła kobiecość, wdzięk i urok. A dla niektórych to było naprawdę ważne. To był poważny argument przeciwko kobietom w sporcie i nie tylko, w różnych dziedzinach także. A do tego Halina Konopacka była poetką i to bardzo utalentowaną, docenianą przez skamandrytów. Więc rzeczywiście jej postać jest niezwykła. Ostatnio została wybrana, o ile dobrze pamiętam, sportowcem, nie tylko sportsmenką, ale sportowcem stulecia. Zasłużenie chyba. Więc jej sukcesy były ważne także dla kobiet, które chciały wchodzić do męskich światów również w innych dziedzinach. Ona rozbrajała dużą część tych argumentów przeciwko emancypacji. To popatrzmy, co się wydarzyło dalej. Wspomniała Pani o tenisie jako o takiej dyscyplinie, której kobiety już mogły dłużej poczuć się pewnie. Gdzie jesteśmy, Panie Ryszardzie? No to pewnie większość warszawiaków powinna chórem krzyknąć. Co widzimy z tyłu? Legia. Korty tenisowe przy stadionie Wojska Polskiego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, no bo to ten okres, kiedy wszystko w Warszawie w zasadzie jest imienia Józefa Piłsudskiego. Oprócz właściwego stadionu i tych trybun, które Państwo widzicie z tyłu, basen, który no niestety kilkanaście lat już będzie temu został rozebrany, korty tenisowe, które istnieją do dzisiaj, trybuny są powojenne, murowane, ale miejsce jest dokładnie to samo, więc bez problemu można by to zdjęcie wmontować w obecny wygląd tego miejsca. A trenująca to tenisistka Jadwiga Jędrzejowska, która również miała szereg sukcesów. I popatrzmy dalej. Kolejne zdjęcia pełne energii, takiej radości sportu. To jest Maria Kwaśniewska w skoku wzwyż uchwycona podczas Mistrzostw Polski w trójboju kobiet w lipcu 1934 roku. Jej również zawdzięczamy, proszę Państwa, medal w 1936 roku w olimpiadzie w Berlinie. To była właśnie ta dyscyplina, czyli rzut oszczepem. Proszę bardzo. Bo z tym zdjęciem, przyznam się Państwu, miałem duży problem, bo i to tutaj, co Pani wspomniała, tych zdigitalizowanych gazet przedwojennych, które są w zasięgu każdego komputera, można poczytać Kurier Warszawski, Ilustrowany Kurier Codzienny, Warszawski Dziennik Narodowy, to szukałem jakichś informacji dotyczących tego zdjęcia i tylko dzięki temu udało się zidentyfikować miejsce, gdzie się to odbywa. To są, proszę Państwa, boiska klubu sportowego Skra, z tym, że Skra przed wojną była przy ulicy Okopowej. Te boiska przylegały do muru cmentarza żydowskiego, więc to takie uściślenie. Na szczęście. Natomiast jest problem, ponieważ w Narodowym Archiwum Cyfrowym to zdjęcie jest opisane jako trójbój. Natomiast w gazecie jest napisane pięciobój. Więc to jest jakby temat do dalszego ustalenia, jakie igrzyska się wtedy naprawdę odbywały. Natomiast niewykluczone, że to właśnie jest pięciobój, a nie trójbój. Tak, popatrzmy na to kolejne zdjęcie, bo ono właśnie pokazuje taką fascynację, takie szczęście i spełnienie, myślę, w związku z uprawianiem lekkoatletyki. Tak jak wspomniałam, rok 1936, olimpiada w Berlinie, Maria Kwaśniewska jest jedną z utytułowanych ze zwyciężczyń tej olimpiady, no ale czasy są już politycznie nieciekawe i mówi się, że te kobiety stały się w pewnym sensie, te sportsmenki wówczas stały się maskotkami Hitlera. Czy można tak powiedzieć? Znaczy, generalnie
całe igrzyska były wielką propagandą Hitlera. Chciał w ten sposób pokazać siłę państwa niemieckiego, że myślał, że będą triumfować w każdej dyscyplinie. No nie udało się. Takim chichotem losu można by było nazwać to, że 4 złote medale zdobył Jesse Owens, amerykański lekkoatleta, ciemnoskóry, który tak naprawdę no, pokrzyżował plany Hitlera. Hitler myślał, że zdoła wyeliminować zawodników ciemnoskórych i pochodzenia żydowskiego z igrzysk. Nie udało się. Spodziewał się, że ten obóz przygotowawczy niemieckich lekkoatletów, który tam był ukrywany, co się działo i tak dalej, liczył, że zdobędą, no, będą triumfować w każdej dyscyplinie. Nie udało się. Zwycięzcy niemal wszystkich dyscyplin byli zapraszani do jego loży, aby mógł im pogratulować. W większości byli to zawodnicy niemieccy, więc wszystko było w porządku. Ale gdy zaczynały się triumfy zawodników albo ciemnoskórych, albo pochodzenia żydowskiego, uciekał z trybun, jak widział, że już na pewno oni zdobędą medal, tak żeby nie musieć gratulować. Tak, Marii Kwaśniewski gratulował. W konkursie rzutu oszczepem na igrzyskach w 1936 roku w Berlinie. Bardzo często mówimy olimpiada, ale olimpiada to jest okres pomiędzy igrzyskami. Więc wtedy triumfowały, pierwsze dwa miejsca zajęły Niemki. Więc nie dość, że pogratulował, to jeszcze zaprosił ich do swojej loży. Jeszcze zanim one tam trafiły, stając na podium, obie Niemki zasalutowały, tak, w tym pozdrowieniem takim nazistowskim, teraz kojarzonym z nazistowskimi. Dobrze, więc Niemki zasalutowały, Polka nie. I to było takim jakby pokazem tego, że Maria Kwaśniewska, no oczywiście teraz możemy tak powiedzieć, że była przeciwniczką tej jego ideologii i tak dalej, i że nie wszyscy podporządkowywali się temu tym jego scenariuszowi, temu jak on chciał, żeby te igrzyska wyglądały. Gdy zaprosił zawodniczki do swojej loży, pogratulował, jak to powiedział, gratuluję małej Polce. A Polka, Maria Kwaśniewska, odpowiedziała mu, wcale nie czuję się niższa od pana, gdyż tak naprawdę była od niego wyższa. Wszyscy, którzy tam się znajdowali, byli skonsternowani, nie wiedzieli, co powiedzieć. Hitler zaśmiał się, był to żartem, jakby to był po prostu żart, tak? No i sytuacja jakoś została, to napięcie zostało rozładowane i wszystko skończyło się oczywiście szczęśliwie, tak? Dla Polki nie miała z tego powodu żadnych problemów. Wtedy zostało również zrobione zdjęcie i to zdjęcie uratowało życie wielu Żydom, osobom pochodzenia żydowskiego w czasie wojny. Maria Kwaśniewska, gdy wybuchła wojna, była na zgrupowaniu, przygotowywała się do igrzysk w 1940 roku, które się nie odbyły. Była za granicą i gdy dowiedziała się, że wybuchła wojna, zamiast zostać za granicą, tak jak uczyniłoby to pewnie wielu osób, wróciła do Polski i pracowała jako sanitariuszka i z obozu przejściowego w Pruszkowie wyciągnęła stamtąd wielu osób. Pojawiała się tam, zapakowała do samochodu osoby i pokazywała zdjęcie Hitlera strażnikom, zdjęcie z Hitlerem. I oni byli pod wrażeniem, że ta osoba zna Hitlera, że pewnie jest to osoba o bardzo wysokiej pozycji i że jest to ważna osobistość i pozwalano jej wyjeżdżać samochodem z naprawdę wieloma osobami, które potem ukrywała w swoim domu w Podkowie Leśnej. Także można powiedzieć, że Maria Kwaśniewska jest zasłużona nie tylko w dziedzinie sportu, ale także była wielką patriotką i uratowała życie wielu osobom. Dobrze, teraz przejdziemy, proszę Państwa, na rynek pracy. W czasie I wojny światowej popularny był taki zawód, który trochę wymusiły okoliczności, mam na myśli juzistki, które obsługiwały telegraf.
A w dobie rosnącego postępu technologicznego pojawiło się zapotrzebowanie na obsługę centrali telefonicznych. W związku z tym właśnie do tych zawodów chętnie angażowano kobiety. Przy czym trzeba pamiętać, że ta otwartość na rynku pracy była w pewnym sensie pozorna, bo chętnie angażowano kobiety po kilkudniowym przyuczeniu do takich zajęć, z których no, jeśli odejdą, to nie będzie to wielka strata. W związku z tym nawet tutaj w książce pani Anny możemy przeczytać, że istniały tak zwane zawody przedślubne. Tak o nich mówiono, tak. To trochę odwołując się do tego, co powiedziała pani wcześniej. Tutaj mamy z kolei, proszę państwa, konkurs fryzjerski. Tak, trwa wykonywanie wiecznej ondulacji. No i surowe gremium w otoczeniu prasy będzie oceniało, jak poradziła sobie tutaj uczestniczka, więc zawód, który z pozoru wydawałby nam się taki, prawda, oczywiście kobiecy, no jednak tutaj był poddawany autorytetowi męskiemu. Podobnie zresztą było, zdaje się, z nauczycielkami, z nauczycielami. To były również nie od początku takie oczywiste zawody dla kobiet. Ale zajrzyjmy też na Pragę, zajrzyjmy do warszawskiej fabryki guzików na ulicy Radzymińską, gdzie już tej radości życia jakby jest trochę mniej niż w tym sporcie. Praca w fabrykach nie należy do lekkich, jest wielogodzinna, jest żmudna, jest ciężka, ale jest, dzisiaj tak to badaczki oceniają, jest czymś o wiele lepszym niż praca służącej, która często była jedynym wyjściem dla przyjezdnych kobiet gdzieś z małych miast, wsi, szukających dla siebie miejsca w wielkim mieście. Fabryka guzików, ekipa sfeminizowana, no powiedzmy w części ta załoga jest kobieca, a czy były jakieś fabryki, pani Ryszardzie, w Warszawie międzywojennej, w której większość obsługi stanowiły kobiety, robotnicy? W Warszawie to nie było tak oczywiste jak na przykład w Łodzi, gdzie mieliśmy te wszystkie zakłady wytwarzające odzież i te włókniarki wszystkie łódzkie. Natomiast tak jak żeśmy rozmawiali przed spotkaniem o tematach, które będziemy chcieli poruszyć, to ja sięgnąłem do rocznika statystycznego, który podawał zatrudnienie w 1937 roku w ramach właśnie różnych gałęzi przemysłu. I wychodzą takie w zasadzie oczywistości, patrząc na te zawody, w których liczba kobiet jest większa od mężczyzn. Może tak na początku nie do końca jasne jest, dlaczego w fabrykach wyrobów ze szkła tych kobiet było więcej, może chodziło o te zdolności manualne do malowania tego szkła, ale na przykład w fabrykach galanterii odzieżowej i toaletowej mamy przewagę kobiet. To nie są konkretne fabryki, tylko jakby całe branże. W przemyśle chemicznym też mamy sporo kobiet, czyli prawdopodobnie laborantki, bo fabryki wyrobów farmaceutycznych, fabryki wyrobów kosmetycznych, fabryki farmaceutyczne i kosmetyczne, bo to jakby w trzech kategoriach było liczone. Tutaj jest wyraźnie przewaga kobiet, na przykład w tych farmaceutycznych 1000 kobiet i 580 mężczyzn w Warszawie w tego typu zakładach. W tkalniach, w fabrykach wyrobów dzianych, w fabrykach koronek i firanek, w fabrykach pasmanterii, fabryki wyrobów z papieru, czyli też pewnie chodziło o te większe zdolności manualne niż u mężczyzn czasami. No i oczywiście fabryki słodyczy. Tam mamy zdecydowaną przewagę kobiet, 1850 do 700 mężczyzn. I cały duży dział, w zasadzie ten, od którego rozpocząłem wypowiedź, czyli przemysł odzieżowy, no bo to też te zawody, z którymi kobiety
były kojarzone właśnie, że to będą czy to krawiectwo, czy bieliźniarstwo, czy kapelusznictwo i tak dalej, i tak dalej. Też, co mnie zaciekawiło, jest wyraźna przewaga kobiet w zakładach introligatorskich. Więc prawdopodobnie znowu chodzi o to szycie, zszywanie, klejenie już jako taka właśnie mniej wymagająca praca. Natomiast tak jak pani wspomniała, to było jakby inne pole dla kobiet, żeby móc zarabiać pieniądze niż te przysłowiowe zosie, które przyjeżdżały jako służące do wsi, bo w różnych wspomnieniach się przejawia motyw. Przyjechała Zosia, przyuczyliśmy ją na służącą, popracowała u nas półtora roku, znalazła kawalera, wyszła za mąż. Przyjechała następna Zosia, przyuczyliśmy ją, więc ta funkcja służącej była trudna, ale właśnie dla wielu dziewcząt traktowana jako ta odskocznia, żeby znaleźć męża w Warszawie i często już potem nie musieć pracować. No właśnie, mówimy o kobietach przyjeżdżających do Warszawy i próbujących odnaleźć tutaj swoje miejsce. No, nie wszystkim się udawało, nie wszystkim szło tak, jakby chciały. Kogo widzimy na zdjęciu? Tu znowu zapytam pana Ryszarda. Przedstawicielki najstarszego zawodu świata. A gdzie one? Gdzie one są? No właśnie tego nie wiadomo. Tego do końca nie wiadomo, bo zbyt mało widać na tym zdjęciu. To jest zdjęcie nocne, prawdopodobnie inscenizowane. Teraz niedawno zostało wydane przez Dom Spotkań z Historią takie opracowanie wspomnień warszawiaków pamiętających okres międzywojenny. Tam między innymi członek rodu Mieszkowskich, warszawskich fabrykantów kapeluszy się wypowiada. On właśnie wspomina, że ogromnym zagłębiem warszawskiej prostytucji to były tereny tam, gdzie teraz stoi Pałac Kultury. Ulica Zielna, Złota, Sosnowa i te wszystkie uliczki, które poznikały z planu Warszawy. Jakby lokalizacja nie jest zadziwiająca, ponieważ to są okolice głównego dworca kolejowego, więc przyjeżdżają ludzie, którzy mają różne potrzeby w Warszawie, więc pojawia się też i odpowiedź na tego typu potrzeby. Tak, tutaj pojawia się też, proszę państwa, taka interpretacja, sądząc po stroju tych kobiet, tych dziewczyn, że właśnie są, mogą to być przyjezdne gdzieś, wcale, prawda, nie inwestujące w swoje stroje osoby, tylko no, te chusty mogą wskazywać na takie wiejskie, skromne pochodzenie. No i ta okolica dworca wiedeńskiego jako miejsce zaczepienia. Nam bliższa z tymi skojarzeniami jest, zdaje się, ulica Poznańska. Nie wiem, czy to nie za daleko idące skojarzenie. Tak, ale ja tutaj nie potrafię jakby dać konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Niewykluczone, że fakt, że przestała istnieć ta część Warszawy na północ od torów kolejowych, no to trzeba było znaleźć jakieś miejsce pracy blisko dworca kolejowego. W związku z tym warszawska prostytucja przeniosła się właśnie na okolice ulicy Poznańskiej, Chorzej, Emilii Plater, w te okolice. Ale to chyba już jest bardziej okres powojenny. Takie mam wrażenie. No na pewno centrum przyciąga różnego rodzaju działalność. Ja tutaj chciałam jeszcze powołać się na ewidencję, i to zaniżoną, z tamtych lat, która mówi, że w 26 roku w Warszawie było około 3,5 tysiąca zarejestrowanych prostytutek. Mówiono, że handel kobietami, handel dziećmi w ówczesnych czasach to jest istna plaga. I wiele właśnie parlamentarzystek, organizacji na rzecz poprawy bytu najbiedniejszych właśnie zajmowało się
tym problemem. W tym celu powołano też referat policji kobiecej. A ja właśnie tak się zastanawiałam, czy to, że dopuszczono policjantki do zawodu, to jest kobiety do zawodu policjantki, może tak, czy to jest właśnie był jakiś przejaw nowoczesności, czy raczej odpowiedź na ten straszny problem, który się pojawił. Mamy rok właśnie, zdjęcie pochodzi z roku 39, gdzie kobiety już ten referat kobiecy okrzepł i tu kobiety patrolują właśnie okolice dworca głównego, ale też kolejne zdjęcie pokazuje nam właśnie policjantkę podczas interwencji z zatrzymanym dzieckiem. Czy wiemy coś o okolicznościach, w jakich powstał ten referat? Tutaj znowu zwracam się do warszawianisty. Powstanie warszawskiego referatu nie jest oderwane, jakby, znaczy ono jest mocno umocowane w ogólnoeuropejskim ruchu zwiększania liczby kobiet w policji. I polskie pierwsze szkolenia kobiet, które miałyby wejść do służby w państwowej policji, to są lata 25-27 i to jest jakby odpowiedź na wezwania Ligi Narodów, czyli ówczesnego ONZ-u można by powiedzieć, do walki właśnie z handlem kobietami, z dziećmi, z nierządem. I ta wrażliwość kobieca jest tutaj kluczem do tego, żeby właśnie tą część świata przestępczego bądź problemów społecznych wiążących się właśnie z prostytucją, porzuconymi dziećmi, dziećmi bezdomnymi, przejęły kobiety. W Polsce idzie ciężko ten proces. Tak naprawdę badacze stwierdzają, że dopiero w około 1935 tak naprawdę zostały te struktury kobiece w policji już utworzone jako działające struktury. I znowu się odwołam do prasy przedwojennej, bo to jest dobre źródło właśnie poszukiwania informacji, a że tak jak wspomniałem, często te artykuły są zeskanowane, no to można dość szybko znaleźć artykuł z 1935 roku, jakie są zadania policjantek. Więc to jakby pani pozwoli, że tak w skrócie przeczytam. Do zakresu działania Brygady Kobiecej należą czynności wykonawcze związane z nadzorem nad nierządem, walka z handlem kobietami i dziećmi, stręczycielstwem do nierządu, sutenerstwem i pornografią oraz prowadzenie dochodzeń w tych sprawach, prowadzenie dochodzeń w sprawach o zgwałcenie, czyny lubieżne, wykrywanie domów schadzek i rozpusty, ujawnianie osób uprawiających potajemnie nierząd zawodowo. Dodatkowo właśnie też interwencje związane z dziećmi, odprowadzanie dzieci do odpowiednich przytułków. To nie były bardzo duże liczby policjantek, bo znalazłem informację, że w 1939 w całej Polsce było 100 policjantek. Ja znalazłam informację, że przez cały okres, czyli od 25 roku do 39 w ogóle było ich 300. No więc właśnie, tutaj są różne, bo też znalazłem. Nie, ale to pan mówi po prostu o krótszym okresie, więc to jest prawdopodobne, skoro przez cały ten okres było ich 300, a w 1935 było ich 100. W 1939 podobno ich było 100, tak. Natomiast według jakichś opracowań historyków też znalazłem informację, że ich było znacznie więcej w 1939, ale prawdopodobnie mówimy tutaj o różnicy pomiędzy 100 a 300 kobiet w skali całego kraju, które właśnie zajmowały się takimi dość specyficznymi przestępstwami i nie miały łatwo, bo się pojawiają relacje, że jak
tak na poprzednim zdjęciu mieliśmy ten patrol kobiecy, to no, potrafiły policjantki być obrzucane obelgami, niewybrednymi komentarzami i czasami radziły sobie same, a czasami musiały prosić o pomoc mężczyzn z innych komisariatów. Ta moralność zawsze była gdzieś, moralność tych kobiet wchodzących w nowe zawody, męskie zawody dotychczas, zawsze była właśnie szczegółowo sprawdzana, tak? I była kwestią drażliwą. Być może dlatego, proszę Państwa, nie każda kobieta mogła zostać policjantką. Przede wszystkim musiała mieć nienaganną opinię. Musiała być panną, musiała być, nie mogła absolutnie być mężatką, nie mogła mieć potomstwa. No, chyba że była wdową, ale taką wdową młodą, między 25 a 40 rokiem życia. Jeśli szła na służbę, musiała mieć włosy skromnie upięte, zgodnie z regulaminem, no i absolutnie zero makijażu. Dodatkowo, w co trudno uwierzyć, policjantki zobowiązywały się, że przez 7 lat od rozpoczęcia służby nie wyjdą za mąż. Więc zawód przedślubny, jeśli już mam sprowadzić to trochę do żartu, to niestety nie był, ale niezwykle potrzebny. Wchodzimy, proszę Państwa, w pewnym sensie... Możemy trochę jeszcze powiedzieć o kobiecej policji? Bo w ogóle te kontrowersje wokół policjantek to nie jest nic zaskakującego, kiedy się zna kontrowersje wobec kobiet w mundurach. W ogóle też, co ciekawe, pierwszą szefową tej formacji i twórczynią niejako struktur była Stanisława Paleolog, weteranka I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i adiutantka Aleksandry Zagórskiej, czyli mówimy o Ochotniczej Legii Kobiet. I to jest ja dzisiaj czytałam jeden taki artykuł, który był wrzucony właśnie o kobiecej policji, który był wrzucony w taką kategorię dziwne, zaskakujące ciekawostki. Tak? To było traktowane, czy nawet dziś jest traktowane jako pewna właśnie taki trochę kwiatek do kożucha, anomalia, dziwnostka, ciekawostka. Tymczasem po pierwsze rzeczywiście te oddziały kobiecej policji odpowiadały na żywotną potrzebę społeczną, o której też bardzo dużo mówiły parlamentarzystki, to znaczy handel ludźmi i stręczycielstwo i prostytucja to był duży problem społeczny. Tutaj musimy też wrócić do wątku służących, o których Pan wspomniał i o których my myślimy trochę chyba niesprawiedliwie czasem. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym to był jeden z tych zawodów, do których kobiety szły najszerszą ławą. Z tego chociażby prostego powodu, że on nie wymagał formalnego wykształcenia i nawet specjalnych kwalifikacji. To miało z jednej strony tę dobrą stronę, że było jakąś drogą ucieczki dziewcząt z przeludnionych, bardzo biednych wsi. Z drugiej strony było też obarczone licznymi ryzykami, bo pamiętajmy, że to zatrudnienie bardzo często znajdowano z polecenia, bądź istniały instytucje stręczycieli służby domowej, czyli takie biura pośrednictwa pracy, ale też traktujące służące dość brutalnie i bezlitośnie często. A mówię o tym dlatego, że z jednej strony to właśnie była tak duża grupa zawodowa, że porównuje się ją liczebnie z robotnicami w ogóle. To znaczy to są porównywalne liczby, mówi się o pół milionie jednych i drugich mniej więcej. Ale z drugiej strony niestety też właśnie z tego powodu, że na taką dziewczynę ze wsi, która szukała szczęścia i chleba w mieście, wcale nie zawsze czekała rodzina, tylko ona tu przyjeżdżała czasem zupełnie w ciemno, licząc, że szybko znajdzie pracę, a nierzadko jej nie znajdowała. I wówczas to się zdarzało i przeciwko temu
też próbowały przeciwdziałać na przykład misje dworcowe, tak zwane, dziś powiedzielibyśmy streetworkerzy, czy streetworkerki głównie ówczesne, które właśnie próbowały wyławiać na dworcach takie zagubione młode panny, które właśnie w okolice dworców pewnie też nie są właśnie z tego powodu przypadkowe, przesiadywały i czekały, no właśnie nie wiadomo na co, czy na kogoś, kto miał je odebrać, kto miał je zaprowadzić do pracy, ale się nie zjawił. I te misje dworcowe próbowały pomóc tym dziewczynom, zadbać o ich nocleg i bezpieczeństwo, zanim zatroszczą się o to stręczyciele. Bo niestety tak mogło się kończyć i w wielu przypadkach się kończyło. Inną drogą z służby domowej na ulicę i do tak, domów tolerowanych, czy domów schadzek, czy różnie je nazywano, też prowadziła ze służby, tylko już pod jej koniec smutny i tragiczny, bo trzeba o tym pamiętać, świetnie już wiele badaczek na ten temat pisało, teraz mamy też wreszcie dużą i mainstreamową publikację Służące do wszystkiego Joanny Kuciel-Frydryszek, bardzo Państwu polecam. No, prowadziła z domów właśnie państwa, w których to służące nierzadko. Niestety nie znamy oczywiście skali tego procederu bardzo dokładnie, ale mówi się o tym, że był on bardzo, bardzo powszechny. Służące były traktowane jak domowe prostytutki i wykorzystywane przez mężczyzn w domach, w których pracowały, co nierzadko kończyło się ciążą, niechcianą oczywiście i nie mającą szansy na happy end, więc takie służące z nieślubnym dzieckiem oczywiście nie mogły liczyć ani na litość, ani na opiekę, ani tym bardziej alimenty. Jak zdążyły ukryć ciążę i dokonać gdzieś pokątnej aborcji, to udawało im się zostać w tej pracy. A jeśli orientowano się, że one jednak są w ciąży, to po prostu wyrzucano je na bruk i miano do tego pełne prawo. Służące nie były w żaden sposób chronione przed tym. I wówczas trafiały no właśnie tam. I takim kobietom policjantki też pomagały, próbowały pomagać na tyle, na ile było to możliwe. A no nie wiem, optymistyczny może finał tej historii niech będzie taki, że Stanisława Paleolog, która potem jeszcze zasłużyła się w trakcie II wojny światowej, wylądowała po wojnie w Wielkiej Brytanii, a jej praca i zasługi tego niewielkiego bądź co bądź niewielkiej formacji kobiecej były uważane za wzorcowe i stała się konsultantką Scotland Yardu. Więc może to jest jakiś trochę bardziej optymistyczny tak, fragment tej opowieści. Na chwilę oderwiemy się faktycznie od trudnych tematów. Na chwilę zagłębimy się w sielskie popołudnie, pospacerujemy sobie z wózeczkiem w reprezentacyjnym miejscu Warszawy, czyli gdzie? Ogród Saski. Tak, mamy Ogród Saski. Do tego stopnia ulubiony przez niekoniecznie matki z dziećmi, bo często to były piastunki z dziećmi, że niektóre alejki to były właśnie nazywane alejkami piastunek. Był taki moment, że alejki w Ogrodzie Saskim miały swoje nazwy. Zieleń, świeże powietrze, też dodatkowo już nieistniejący obiekt, ale wpasowujący się właśnie w ten sielski nastrój Ogrodu Saskiego i mnóstwa małych dzieci w wózeczkach i potem już tych trochę większych biegających po ogrodzie. Przy sadzawce stał pawilon Towarzystwa Kropla Mleka. To było takie towarzystwo, które pomagało młodym matkom opiekować się noworodkami. To było prowadzenie działań pedagogicznych, jak takim oseskiem się opiekować. Były też rozdawane
było rozdawane mleko bądź jakieś preparaty pochodne od mleka, żeby właśnie te niemowlęta dożywiać, więc ogród Saski no to też dla bardzo wielu osób, podobnie jak i ogród Krasińskich, tutaj jakby nie mamy zdjęcia, ale one funkcjonowały też właśnie jako to miejsce do wyprowadzania dzieci na świeże powietrze. No właśnie, porzuciliśmy na chwilę trudne tematy, ale już znów do nich wracamy. Znajdujemy się na ulicy Leszno, gdzie została założona w roku 1931 pierwsza tego typu placówka, poradnia świadomego macierzyństwa. No i tutaj mamy kobietę, której twarz i uczucia malujące się na tej twarzy w pełni widzimy. Są to jakieś zmartwienia, jakaś sytuacja potrzebująca rozwiązania i tego rozwiązania chyba nie do końca tutaj widać. A poradnia sama w sobie stworzona była właśnie dla kobiet, które były biedne, które mieszkały w przeludnionych po 6-10 osób izbach i które już obarczone były potomstwem na tyle, że nie stać, nie miały możliwości zajęcia się, zapewnienia odpowiednich warunków kolejnym dzieciom. W momencie, kiedy panowało prawo zakazujące aborcji, nie szła za tym żadna właśnie taka pomoc kobietom w sytuacji, która już została przed chwilą nakreślona. No jedyną taką formą regulacji urodzeń było tak zwane psucie ciąży, były poronienia wywoływane albo za 5 zł właśnie u akuszerki, albo kilkakrotnie drożej, ale już bezpieczniej. Więc towarzystwo miało być odpowiedzią na te problemy. Tutaj na afiszu można się doczytać, że absolutnie tutaj zadaniem poradni jest wyłącznie zapobieganie, a nie przerywanie ciąży. Poradnia oferowała właśnie porady przedślubne, pomoc kobietom w chorobach kobiecych. I cóż, czy ta placówka miała szansę powodzenia, skoro była taka prototypowa, wiemy, że była potrzebna, ale czy mogła funkcjonować jakoś sukcesem, pani Anno? No jej sukcesem na pewno były tabuny kobiet, które przez nią przeszły i którym udzielono tam pomocy. Ale może warto też powiedzieć w ogóle o szerszym zjawisku, jakim był temat świadomego macierzyństwa, który tak naprawdę dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym zyskał rangę poważnego, dyskutowanego również z innych takich właśnie bardziej wrażliwych na kobiecą krzywdę i poświęcenie perspektyw. Więc, a to z kolei trzeba umieścić w kontekście demograficznym, czyli no jakby baby boomu i ogromnego przyrostu demograficznego i problemów społecznych, które z tego wynikały. Ja tutaj dla porównania mam dla Państwa wskaźnik przyrostu naturalnego z 26 roku dla Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. We Francji, gdzie ta dzietność była najniższa, to był 1,4 na 1000 mieszkańców, w Wielkiej Brytanii 4,4, w Niemczech 6,6, a w Polsce 15,5. Więc tak duży przyrost demograficzny był problemem społecznym, no z tego powodu, że wiązał się z dużym bezrobociem i biedą w konsekwencji. I jakąś odpowiedzią na to, oczywiście czynników było znacznie więcej, które skłaniały osoby zabierające głos w debacie publicznej do opowiadania się za kontrolą urodzeń. Takim czynnikiem było też wyjście kobiet na rynek pracy. Więc tendencji było mnóstwo, również taka właśnie ogólnoświatowa, w której dzietność zmniejszyła się znacznie i też pewien model rodziny przechodził wtedy wyobrażenie, już nie jak najliczniejsza rodzina miała być tą ambicją, przepraszam, każdej matki, każdego ojca, ale właśnie rodzina zdrowa, silna. Na scenę wchodziły nowe też koncepcje pedagogiczne, nowe podejście do dzieci, które wymagało dużo więcej troski i uwagi,
poświęcania tej troski i uwagi dzieciom. Więc jakby powodów, żeby dyskutować ideę świadomego macierzyństwa było bardzo wiele. Ja wspominam tylko o nielicznych. No i oczywiście był też ten kontekst prawny, czyli tworzenia mozolnego w dwudziestoleciu nowych kodeksów i ustaw, wśród których właśnie kodeks karny penalizujący bezwzględnie przerywanie ciąży też był przedmiotem dyskusji i debat i zastanawiano się w jakim kształcie, jak powinien wyglądać ten nowy. I oczywiście no nie sposób tutaj nie wspomnieć o tej silnej grupie spod znaku Justyny Budzińskiej-Tylickiej, ale również Tadeusza Boja-Żeleńskiego, Ireny Krzywickiej, jakby środowiska wiadomości literackich, którzy to w debacie publicznej bardzo dobitnie, jak na tamten czas, ale dziś, kiedy czytamy na przykład Piekło kobiet Boja czy teksty Krzywickiej, wydaje mi się, że do dziś to są mocne, przejmujące głosy. No podnoszono temat podziemia aborcyjnego, ogromnych konsekwencji dla zdrowia kobiet i tego, że utrzymywanie surowych kar za aborcję jest podtrzymywaniem fikcji, tylko pompowaniem, nabijaniem kabzy różnym szarlatanom, ludziom często nieuczciwym, nieumiejętnie wykonującym te zabiegi, które były wykonywane, będą wykonywane. Oczywiście aborcja również wówczas miała być rozwiązaniem ostatecznym. Świadome macierzyństwo czy kontrola urodzeń to miała być jednak przede wszystkim antykoncepcja. Wiele pacjentek poradni świadomego macierzyństwa nie za bardzo rozróżniało jedno od drugiego, tak przynajmniej pisała Justyna Budzińska-Tylicka, że wiele z nich przychodziło już w zaawansowanej ciąży, licząc, że coś się uda z tym zrobić. Też ówczesna antykoncepcja była bardzo zawodna i stosowano jej często nieumiejętnie. Niechętnie się o tym mówi i też no, nie ma na to dobrych statystyk, bo to rzeczywiście był już zupełnie nie nawet szara, tylko czarna strefa. Nie wiadomo do końca, jaką częścią radzenia sobie z niechcianymi, nie tyle już ciążami, a dziećmi, było dzieciobójstwo. Natomiast ja tu też mam jedną taką liczbę, która jest rzeczywiście wstrząsająca. Statystyka, niestety nie mam tutaj dokładnie roku, ale na pewno z okresu międzywojennego, pokazuje, że na 50 tysięcy dzieci nieślubnych, które wówczas wzięto pod lupę, 75% nie dożywało roku. I to jest rzeczywiście bardzo niepokojący jeden tylko z symptomów tego zjawiska, bo gdy nie było skutecznej antykoncepcji, aborcja była dostępna dla zamożnych warstw i kobiet, które mogły sobie na to pozwolić, a ta wykonywana pokątnie groziła śmiercią i to naprawdę było bardzo realne ryzyko, bo sposoby na przerywanie ciąży, takie pozamedyczne, picie ziół to był najsłabszy z nich, pito naprawdę różne paskudne mikstury, większość z nich co więcej była nieskuteczna. Więc mogło się okazać, że taka kobieta niemalże umarła otruta jakąś ziołową miksturą albo mieszanką leków, a nadal była w ciąży. Więc rzeczywiście temat świadomego macierzyństwa, uświadamiania też istnienia środków antykoncepcyjnych, uczenia korzystania z kalendarzyka, który też był też nie od razu jedyną metodą akceptowalną dla środowisk katolickich i dla Kościoła, który w tej debacie bardzo stanowczo i nieprzejednanie zabierał głos.
To mówiło jest się, rzeczywiście... że to jest mordownia dzieci, tak? Że ta placówka na Lesznie właśnie jest grobem dla Polski. Ta propaganda przeciwko temu miejscu była faktycznie bardzo mocna, bardzo silna. W ogóle przeciwko tym działaczom, aktywistom i aktywistkom, publicystom i publicystkom, którzy opowiadali się za jakimś, nie wszyscy za pełną legalizacją aborcji, no ale za złagodzeniem chociażby obowiązującego prawa aborcyjnego, no była absolutnie no właśnie taka, że to są niewiele zresztą różniące się od tej, którą mamy dzisiaj, tak? To myślę jest bardzo ciekawa obserwacja, przyjrzeć się debacie wokół nowelizacji kodeksu karnego właśnie przełomu lat 20. i 30. i porównać ją z argumentami, które słyszymy współcześnie w debacie. Wiele ich jest naprawdę analogicznych i podobnych, mimo też, że stan wiedzy medycznej jest znacznie większy. I tak, ale argumenty, że to jest propagowanie właśnie mordowania nienarodzonych oraz pornografia, samo pisanie o środkach antykoncepcyjnych, tak, też było wielce, wielce kontrowersyjne. Co więcej, to Boy się bardzo burzył i wytykał to czasopismom kobiecym, które rzeczywiście z nielicznymi wyjątkami, pism głównie związanych z socjalistami, ale też nie tak opiniotwórczymi, no po prostu jego zdaniem udawały, że nie ma tematu. Efekt finalnie był taki, że kodeks karny, ten pierwotny projekt z 29 roku, który zakładał 5 lat więzienia dla kobiety i 15 lat dla lekarza lub innej osoby, która asystuje, przeprowadza aborcję, został nieco złagodzony i to było już 3 lata więzienia dla kobiety, a dla osoby przeprowadzającej zabieg 5. Niemniej to, co było najważniejszym i najbardziej spornym punktem tej debaty, czyli dopuszczenie przerwania ciąży z przyczyn społecznych, to czemu właśnie poświęcano bardzo wiele miejsca na łamach prasy, no właśnie chociażby w publicystyce Boya, czyli temu pieku kobiet rodzących kolejne 8., 9., 10. dziecko, które nie ma szansy nawet nie tylko wyjść na ludzi potem, ale nawet nie ma szansy dożyć jakiejś dorosłości, bo wychowuje się w biedzie, brudzie i głodzie. No ten argument nie został wysłuchany i dopuszczenie przerwania ciąży z przyczyn społecznych stało się możliwe dopiero dobrze po II wojnie światowej. Sama poradnia również nie utrzymała się, po 4 latach została zamknięta. Chociaż na łamach można przeczytać, że no była wzorem dla podobnych tego typu placówek w innych miastach, zwłaszcza robotniczych, to była zupełnie osamotniona, nie miała wsparcia ani z organizacji właśnie jakichś działających na rzecz potrzebujących, ani od parlamentu, ani z kas chorych, ani chociażby z PPS-u, PPS w którymś momencie wycofał dla niej poparcie, więc to miało być jedną z przyczyn, że ta placówka właśnie na Lesznie nie przetrwała. Tutaj przejdziemy jeszcze, popatrzymy na inne miejsca w Warszawie, gdzie świadczono pomoc, próbowano rozwiązać problem. To jest też przytułek dla kobiet, taka noclegownia, kobieta chora na tyfus, tutaj otrzymała pomoc. Aż w końcu znajdujemy się na osiedlu dla bezdomnych na Żoliborzu, które powstało po roku 23, gdzie widzimy, że i tak wyglądało dzieciństwo w Warszawie. Ale również tak, proszę Państwa, powstawały pierwsze ogrody jordanowskie. Taka idea krakowskiego lekarza, żeby wyznaczyć miejsce dla dzieci, gdzie będą mogły się bawić, spędzać czas, ale też gdzie będzie urządzona dla nich świetlica, przetrwała do dnia dzisiejszego. Mamy wiele placówek, mamy wiele wspaniałych ogródków jordanowskich, które mają moim zdaniem jedne z najciekawszych ofert edukacyjnych dla dzieci. To akurat jest pierwszy, tak, ogródek jordanowski w Warszawie przy ulicy Bagatela
Tak, to jest pierwszy ogródek, tak jak pani wspomniała, przy ulicy Bagatela, natomiast ten budynek z tyłu, który państwo widzicie, to jest obecna kancelaria premiera, prezesa Rady Ministrów. Skrzydło od strony Bagateli, tylko że ono było w czasie wojny zniszczone, więc obecnie wygląda zupełnie inaczej. Tego typu miejsca powstawały w różnych częściach miasta. Na przykład dla Powiśla taki duży ogródek jordanowski znajdował się przy samej Wiśle, przy moście średnicowym, więc na niektórych filmach, jak przejeżdża pociąg mostem, to widać bawiące się dzieci u stóp tego mostu. To właśnie jest jeden z tych warszawskich ogródków jordanowskich. To jest właśnie zdjęcie chyba z początkowych lat jego funkcjonowania. 31 rok. Dobrze, proszę państwa, przed nami ostatnia dziedzina, w której chcieliśmy sprawdzić, zobaczyć, jak się powodziło kobietom, a mianowicie edukacja. Razem z uczennicami Żeńskiego Państwowego Gimnazjum imienia Klementyny Stańskiej-Hoffmanowej wybraliśmy się na Wilanów na całodzienną wycieczkę. To było przeżycie, wyjść z miasta, wyjść z murów szkoły. Ale to nie jest jakaś sielanka, prawda, i kąpiel słoneczna, tylko to jest lekcja biologii właśnie w plenerze, gdzie pod mikroskopem można oglądać te żyjątka, być może właśnie wyjęte z wody, nie z morza. Z tego Bajorka, co tam uczennice w kajaku, czy tam łodzi, to pewnie one odławiały preparaty. A jeśli chodzi o całodzienną wycieczkę do Wilanowa, co dzisiaj się wydaje trudne do wyobrażenia, to była wycieczka za miasto. Wilanów Warszawą stał się dopiero po II wojnie światowej, więc pojechanie do pałacu w Wilanowie to była całodzienna wycieczka. Pensja się mieściła przy ulicy Marszałkowskiej nieopodal Królewskiej, więc dziewczęta na cały dzień jechały właśnie uczyć się biologii. Tak, oczywiście dzisiaj równo po 100 latach od założenia tejże szkoły funkcjonuje w Śródmieściu placówka kontynuująca jej tradycje, ale już nie jest to szkoła dla panien. Dzięki Bogu, bo jestem jej absolwentem. Cieszymy się również. Jest to, ta koedukacyjność została wprowadzona do polskich, do warszawskich, również polskich szkół pod koniec lat 50. Akurat gimnazjum imienia Klementyny Stańskiej-Hoffmanowej w 61 roku zostało właśnie pozbawione jednopłciowego nauczania. Jeśli edukacja, to również pierwsza uczennica Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przy ulicy Smolnej. Tutaj mogą profesjonalnie nauczyć się tego zawodu, który przez szereg lat był takim zawodem wykonywanym darmowo, prawda, nie, gdzieś wolontaryjnie. Dalej mamy kurs obrony przeciwgazowej. To popularny widok, prawda, po pierwszej wojnie światowej, zorganizowane w Szkole Powszechnej przy ulicy Drewnianej 8. Tam zdaje się również do dzisiaj funkcjonuje szkoła podstawowa. Tak, to jest pokłosie pierwszej wojny światowej, kiedy wobec zagrożenia wybuchem kolejnej wojny generalnie bano się właśnie powtórzenia ataków bronią chemiczną, bronią gazową. Stąd też te wszystkie szkolenia, stąd też tutaj właśnie mamy całą grupę uczniów czy uczennic? Uczennic w maskach przeciwgazowych. Budynek przy ulicy Drewnianej stoi do dzisiaj, to jest ta szkoła pod Mądrąsową, tak ją się nazywa. Budynek z 1906 roku, przetrwał II wojnę światową, potem w nim było kilka różnych innych placówek. Obecnie jest szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, więc jakby ciągłość funkcji edukacyjnej się zachowała.
Tak, i dodajmy, że właśnie w tym roku mamy stulecie wprowadzenia obowiązku bezpłatnej edukacji, obowiązku szkolnego. Wprowadzono 7-letnią bezpłatną szkołę powszechną dla dzieci od 7 roku życia. Teraz przechodzimy do życia studenckiego. No i wiele tutaj w końcu, wiele dyscyplin naukowych stanęło otworem przed kobietami. Tu jesteśmy w bibliotece w Akademiku dla studentek przy ulicy Górnośląskiej w Warszawie. Zajrzyjmy też do zakładu fizyki. Właśnie. Ale też były takie obrazki, gdzie, jak na Wydziale Weterynarii, gdzie mamy praktycznie 100-procentowy męski skład. No i wejście takiej studentki, czasami na prawach słuchacza, do takiego gremium, do takiego męskiego składu wymagało no, też dużej takiej dużej siły ducha, bo bardzo często uważano, że no właśnie studentki chcą po prostu iść tam, uważano, no złośliwie im podsuwano, że chcą iść tam, gdzie jest męskie towarzystwo, nawiązać flirt, a w konsekwencji wyjść za mąż. Tylko że z zawodem weterynarza to jest, my teraz patrzymy innymi oczami na ten zawód, bo mieszkając w dużym mieście, weterynarz raczej nam się kojarzy z panem doktorem od kotków, piesków, fretek i innych malutkich zwierzątek. Natomiast no, tutaj weterynarz to są konie, krowy, czyli ogromne zwierzęta i faktycznie tutaj często kobieta nie byłaby sobie w stanie poradzić ze względu na ciężar zwierzęcia, z którym się trzeba tutaj zajmować. A skoro jesteśmy też przy zwierzętach, bo taka jedna refleksja mi się przypomniała. Wspominała pani o tej demonstracji Chrońmy Zwierzęta. Owszem, tam na zdjęciach widać, że dobrze ubrane kobiety prowadzą psa wielkości cielaczka, bo to jest jakiś taki wielki dog, ale też jak czytałem artykuły dotyczące tego pochodu, jednym z istotnych elementów była walka o zapewnienie dobrego bytu koniom, które pracowały w mieście przy dorożkach jako wozy pociągowe. I często były to konie zawiedzone, więc to właśnie żyjąc we współczesnym dużym mieście trochę się zapomina, jak to wyglądało właśnie te 100 lat temu, kiedy duże zwierzęta były w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Zresztą to nawet i są powojenne zdjęcia, które rozczulają wszystkich mieszkańców Ursynowa, gdzie jest słup i nazwy ulic tych, co dzisiaj mamy na Ursynowie, a obok stoi na polu krowa. Więc to są w sumie nie aż tak dawne czasy. Dziękuję bardzo. Chciałam przejść teraz już do ostatniego zdjęcia. Zobaczyć właśnie, jak żyły studentki w domu akademiczek przy ulicy znowu Górnośląskiej. Studentki w kuchni podczas przygotowywania posiłku na kuchenkach gazowych. Możemy przyjrzeć się takiej modzie studenckiej też przy okazji. No i właśnie, może porozmawiajmy o tym, jakie dyscypliny, jakie wydziały szczególnie przyciągały kobiety. Co chciały studiować? Trzeba powiedzieć, że od 1915, czyli od powstania Uniwersytetu Warszawskiego, kobiety były przyjmowane na wszystkie wydziały na równi z mężczyznami. I to jest przewaga Warszawy nad Krakowem na przykład. Bo co prawda tam w 1894 udało się wejść w mury Uniwersytetu pierwszym 4 kobietom, ale najpierw w charakterze słuchaczek, dopiero bez prawa do dyplomu. Potem rzeczywiście zmieniło się prawo i pierwsze studentki farmacji w Krakowie skończyły już studia z dyplomami. W Warszawie kobiety były przyjmowane od początku na równych prawach. Mówimy oczywiście o 1915 roku, a nie o,
o wcześniejszym carskim uniwersytecie i bardzo szybko ich liczba wzrastała. Ona się nie zrównała, czy nie osiągnęła tego pułapu 50% dla ogółu studentów przed wybuchem II wojny światowej, ale były wydziały, na których studentki dominowały. Też specyficzna była sytuacja studentów i studentek pochodzenia żydowskiego, bo ich w ogóle było o wiele, wiele więcej w całej populacji studentów, no ale też z tego powodu, że istniały liczne ograniczenia dla osób pochodzenia żydowskiego, jeśli chodzi o obejmowanie stanowisk i posad urzędniczych i państwowych. Krótko mówiąc, jedyna szansa na godną pracę była w wolnych zawodach, dlatego tak się tłumaczy ten wysoki odsetek zarówno studentek, jak i studentów pochodzenia żydowskiego. Kobiety zdominowały humanistykę. Rzeczywiście na weterynarii ich było niewiele przez cały czas, ale na Wydziale Filozoficznym już z kolei bardzo dużo, na farmacji całkiem sporo, również w różnych ścisłych dziedzinach. Tam widzieliśmy zdjęcie z Wydziału Fizyki, prawda? I już na pierwszym planie widać było kobiety, więc rzeczywiście one też tam były. No trzeba też przy okazji mówienia o uniwersytecie powiedzieć nie tylko o studentkach, ale również o kadrze pracowników akademickich. No i tam już było zdecydowanie gorzej, jeśli chodzi o obecność kobiet. To znaczy rzeczywiście ten odsetek studentek z roku na rok, z wyjątkiem kryzysowych lat 30., kiedy on się nieco obniżył na chwilę, on jednak systematycznie wzrastał i to wzrastał dynamicznie, a jeśli chodzi o kadrę akademicką i o absolwentki. O właśnie, to jest jeszcze też ważna rzecz, że dużo, dużo mniej kobiet kończyło uniwersytety. To znaczy, to była jednak wielka bolączka, używano tego też czasem jako argumentu przeciwko w ogóle obecności kobiet na uczelniach, że bardzo wiele kobiet zaczynało studia, ale z różnych względów ich nie kończyło i było to więcej proporcjonalnie niż niekończących studiów mężczyzn. To oczywiście wiązano z tym, że one rzeczywiście wychodziły za mąż albo zachodziły w ciążę w trakcie studiów i przerywały to, ale z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na to, że dużo częściej były, studia oczywiście były płatne, tak? A one dużo częściej były wyłącznie na utrzymaniu swoich rodzin, więc jeśli sytuacja finansowa rodziny się pogarszała, to przeważnie one musiały rezygnować ze swoich ambicji i nie kontynuowały studiów. Zwraca się też uwagę na to, że dużo rzadziej dostawały stypendia niż studenci, więc tych powodów jest jak zwykle wiele. No i oczywiście nieobecność, a im wyżej w hierarchii, tym rzeczywiście mniej kobiet. Mówimy zarówno o tytułach naukowych, jak i o administracji. Też nie sposób oprzeć się wrażeniu, choć w prawie i w statutach nie było formalnych przeszkód, że te stereotypy i to, że kobiety były jednak nowe i świeże na uniwersytetach, pozwalało akceptować od biedy właśnie studentki, choć wielu profesorów na to narzekało i otwarcie mówiło, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby kobiety studiowały na przykład prawo, ale nie tylko. Choć trzeba oddać też wielu profesorom Uniwersytetu Warszawskiego, że zmieniali poglądy po kilku latach spędzonych właśnie ze studentkami i oddawali im zasługi, doceniając ich pracowitość, wytrwałość i to, że rzeczywiście nie ma powodu upierać się, że są mniej zdolne do studiów uniwersyteckich niż mężczyźni. Ale rzeczywiście statystyki są druzgocące i przez cały okres międzywojenny kobiety z tytułem doktora stanowiły mniejszość, kobiet z tytułem docenta było naprawdę garstka, a profesorek właściwie no, kilka. Także za to kobiety zdominowały oczywiście administrację uniwersytecką i
i te stanowiska no właśnie nienaukowe, czyli całą biurokrację uniwersytecką bardzo szybko zdominowały kobiety. Więc tak. Na koniec, proszę Państwa, chociaż rozmawiamy o zdjęciach, chciałam zwrócić uwagę na język, bo ostatnie zdjęcie pokazywało dom akademiczek. No i z czym my tu mamy do czynienia? Z żeńską końcówką, prawda, zawodów, które dzisiaj podlegają takim kontrowersjom, dyskusjom, a zdaje się, że w międzywojniu były czymś naturalnym. Mówiło się o biuralistkach, mówiło się o medycynierkach, być może z takim małym lekceważeniem, mówiło się o posełkach. Albo posełkiniach, to też była no dyskusja, właśnie. Jak nazywać pierwsze parlamentarzystki. Czy są jakieś inne takie przykłady, które Państwu przychodzą do głowy? To pierwsze pytanie, a drugie, czy w świecie sportu były jakieś takie właśnie specyficzne dla kobiet określenia, które szły za nimi w tych nowych dziedzinach? W świecie sportu bardzo... Raczej nie było tych takich końcówek. Zawodniczki nazywano po prostu sportsmenkami. Długo debatowano, jaka powinna być forma. Pojawiały się gdzieś propozycje, że może sportowczyni, ale nie przyjęło się to tak jak teraz, na przykład mamy skoczkini, tak, ale do poszczególnych konkurencji. Ale jeśli chodzi o ogólnie, to raczej było używane po prostu zawodniczka, sportsmenka. Wspomniała Pani o takim słowie sportówka, to też brzmi bardzo wdzięcznie. Tak, aczkolwiek też się nie przyjęło i raczej ta nazwa kojarzy się bardziej z samochodem sportowym, obecnie na przykład ze szkołą sportową, a kiedyś również chyba była czapka i na czapkę mówiono również sportówka. Na taką sportową używaną używano przez kobiety, czy ogólnie przez osoby uprawiające sport, ale jeśli chodzi o osoby, to raczej tak. Proszę Państwa, na tej dziedzinie, takiej, jeśli chodzi o przyszłość, bardzo dającej dobre perspektywy, czyli na edukacji, zakończymy to nasze dzisiejsze poznawanie sytuacji kobiet w międzywojniu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam ewentualnie do dzielenia się uwagami już w kuluarach. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.